Cześć, witam Was na kanale Kuzewce w kolejnym odcinku Draft Wyzwania, ta sama bluza, ale nagrywam odcinek parę dni później. E, z tego powodu mam dzisiaj odcinek oparty na propozycji z wczoraj... Odcinka, spod wczorajszego odcinka, słuchajcie, pojawił się tam um, komentarz mający sporo lajków, jak na ten kanał, bo aż 54 ogólnie sporo lajków, to jest um, jak na komentarz. Słuchajcie, bardzo fajna propozycja. Dziś zrobimy sobie Draft Premier League po raz kolejny, oczywiście, ale będzie to Draft Premier League, gdzie wszyscy zawodnicy muszą być z innego klubu. Eee, nie żebym nie wierzył w siebie i w ten draft, ale wydaje mi się, że nam się to zwyczajnie nie uda. To jest. To brzmi naprawdę trudno. To, to, to brzmi naprawdę jak coś, co e, skończy się quickselem paczki. E, I coś czuję, że dzisiaj akurat to będzie ten dzień, kiedy trafimy dobrą kartę. Wiem, że kotwicę squicksulowałem przed chwilą. Myślę, że e, jakoś to sobie e, przeżyjemy. Że to nie są obecnie ogromne końsy. Otwórzmy paczki srebrne, bo może. Może może e, tu będą zawodnicy z Ligi Saudyjskiej. Co prawda nie wiem, czy oni podstawowe karty mają zło, e, brązowe czy srebrne, w ogóle trafiliśmy dwóch piłkarzy Watfordu e, ale, ale zawsze warto sobie dać tę szansę. No nic, mam nadzieję w ogóle, że ten odcinek wam się spodoba. Jak tak to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Cieszę się, że cały czas e, tak licznie odwiedzacie kanał Kozewce. Doceniam to bardzo mocno, bo e, to jest dla mnie po prostu miłe, że, że, że coś, co wymyśliłem wam się podoba, e, mimo tego że że ta FIFA ogólnie niewielu ludziom się podoba. Na przykład widzę to po, po głównym kanale, że w porównaniu z latami poprzednimi trzeba przyznać, że e, zupełnie inaczej zachowuje się ten świat Ultimate Team i i że kiedyś to jednak było, a teraz, a teraz to nie ma. Trafiamy w włoskiego Ektora Beyrina, ale czekajcie, bo my z nim nic nie możemy niestety zrobić, bo em, tutaj 54 itemy em, są wystawione, więc je sobie, sobie musimy wyczyścić. Em, to idzie reszta na sell. Znowuż nie sprawdziłem, po jakich cenach schodzą, ale słuchajcie, ważne jest to, że schodzą, bo czasami Czasami nie schodzą, więc skoro schodzą, to już samo w sobie jest e, dobrą informacją. To już samo w sobie jest e, dobrą wiadomością. E, jak widać, z końcami obecnie na tym końcu nie mamy absolutnie e, żadnych problemów, e, ale oczywiście, żeby tych problemów nie było cały czas. Czy mogę? Dziękuję. Żeby tych problemów nie było cały czas, e, trzeba dbać o to konto, trzeba otwierać tutaj te paczuchy, wystawiać te e, karty i będzie wtedy ok. Przynajmniej na to liczę. E, ostatnia z paczek, którą otwieramy, niestety nie jest niebieska. E, nie wiem swoją drogą jakby to wyglądało. No bo czy byłby niebieski walkout? Znaczy, czy byłby walkout w paczce srebrnej, e, czy, czy jakby się to poukładało? No, bo e, nie mam pojęcia. No, szanse na to są niezwykle mizerne, ale zawsze warto dać sobie szansę. E, warto zawsze spróbować. Ciekawą fryzurę ma e, ten ziomeczek, który, którego trafiliśmy przed chwilą. No, to jest mój ostatni odcinek, kiedy muszę mieć tą opaskę na włosach, bo już no, też mam tego dosyć, uwierzcie, mi no, Ale e, jako, że ja mieszkam w Łodzi, no, to były jeszcze zamknięte zakłady fryzjerskie, ale zanim się udało mówić, to też odpowiednio czasu. Musiało minąć, ale już, już dla Was, dziś, dla mnie, jutro będę yy, fantastyczny, nowy, świeży. Teraz słuchajcie, czas zrobić fantastyczny, nowy, świeży draft. No i zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało. Czy uda nam się złożyć draft Premier League. Powiem szczerze, tutaj formacja aż tak wielkiego znaczenia nie ma. Weźmy sobie coś, co będzie proste o tyle, że będzie uniwersalne, czyli SPO2 um, to jest zły pomysł, bo tu nie zagramy sobie SPD. Więc weźmy formację, która ma SP, i wydaje się, że ta formacja jest najprostsza do połączenia. Bocznych obrońców wtedy tracimy, ale coś za coś. Rozpoczynamy fatalnie, żadnym piłkarzem z Premier League. Wiem, że powiedzenie fatalnie, kiedy mamy moment z Eusebio e, do wyboru, no to to jest śmiech, ale no wiecie, o co mi doskonale chodzi. Czarna perła Mozambiku, e, niestety do tego draftu nie ma podjazdu, ponieważ jest to oczywiście ikona, e, wielki piłkarz, ale wielki piłkarz mający przeszłość chyba tylko i wyłącznie w Benfice, e, prawda? Czy, czy grał... Byłem przekonany, że to jest piłkarz jednego klubu. Dobra, no nie jest to piłkarz jednego... No, ale z jednej strony tak, z drugiej strony jak spojrzymy na te spotkania, e, to on nigdzie nie zagrał więcej niż 22 spotkań. Po, a dobra, jeszcze potem gdzieś tam ten. No ale, ale z grubsza piłkarz jednego klubu, e, w tym gdzie spędził 3 lata... E, zagrał 42 mecze, strzelił 77 goli. E, w Benficie też strzelił więcej niż grał, ale zobaczcie na, te, na to, że on wielu z tych klubów nawet roku nie zagrał. Ciekawy jestem, czy on był rozpożyczany z Benfiki czy no bo to były naprawdę stare czasy, więc tamta polityka to mogło róż... mogłoby być tak, że te kluby się rozpadały też. Ja nie mam pojęcia, e, więc no ciekawa sprawa, e, ale słuchajcie, to co ważne. Trafiamy teraz trzech piłkarzy Premier League. Każdy z innego zespołu. Niestety ten trend się nie podtrzymuje. Możliwe, że trafiamy piłkarza, który będzie miał niezwykłego toca. E, ja jeszcze o tym nie wiem. Zresztą wy, jeżeli oglądacie ten film tuż po tym, jak się pojawił, też nie. E, tu weźmy sobie Tomasa e, Partusa. Te ja, wydaje mi się, że to jest dobry wybór. No na razie to, to nie ma co kalkulować, trzeba po prostu brać tych piłkarzy i tyle. Zawodnika Liverpoolu niestety już mamy, tak więc tutaj niech będzie KDB. Eee, no i na razie mamy każdego piłkarza z innego klubu Premier League, ale słuchajcie, zaraz zaczną się schody. Zaraz to nam się zacznie powielać i tak dalej, więc ja na razie jeszcze absolutnie nie jestem pewny swego, absolutnie nie jestem tutaj, eee, wiecie, przekonany o tym, że... Będzie ok, więc podchodzę do tego na spokojnie. Tiago Silva, jak najbardziej. I tu nie ma piłkarza Premier League, więc niech będzie Byrki. Tak więc, w jedenastce, co ważne, nie mamy żadnego powtórzenia klubowego, ale mamy raz, dwa, trzy, czterech piłkarzy, którzy nam do tego draftu jeszcze nie pasują. Zobaczmy, może teraz to się zmieni. No i się nie zmieni, bo widzicie, jest piłkarz Liverpoolu. Ale my już jednego piłkarza, The Reds, mamy. Zobaczmy, czy będzie Bramkarz bez powtórki. Eee, no, weźmiemy sobie tutaj absolutnie harta, e, no bo on nam tu e, mocno pomaga. Tak więc e, dwóch piłkarzy, nie trzech piłkarzy, no bo Eusebio nam się tutaj nie liczy, e, jako zawodnicy, e, których jeszcze trzeba usunąć. Mamy oczywiście Kirana Tyrnea, ale on się nam tutaj nie liczy, znaczy liczyłby się, ale wtedy trzeba pozbyć się e, Tomasa. Taki Armstrong zatem jest na wagę złota, e, no bo on może tutaj wskoczyć bez zabierania miejsca, i dlatego też chciałem formację z bocznymi ze środkowymi pomocnikami, bo on tu będzie miał 7 zgrania, na lewej pomocy będzie miał 7 zgrania, na prawej będzie miał 7 zgrania, więc to jest naprawdę e, fajna rzecz. Oczywiście zaraz będziemy tutaj kombinowali, po prostu go sobie tu wrzucam. E, Matrici jest super opcją. I teraz szybsza kalkulacja. Większa szansa na jakiegoś piłkarza jeszcze z Newcastle czy z Crystal Palace. Wydaje się, że szanse są, e, są podobne. Aczkolwiek raczej pra bardziej prawdopodobne, że dostaniemy Dubrawkę jeszcze. Wezmę Tausenda. Wezmę Tausenda, zatem on ląduje tutaj. No i tylko jeden piłkarz jest jeszcze do wyrzucenia. Nie wiem czemu myślałem o tym, że bramkarza muszę zmienić, bo, bo nie muszę zmienić, ale... No, zakładam, że gdzieś jeszcze. A nie, muszę dwóch zawodników zmienić, bo jeszcze napastnik, dobra. Bierzemy oczywiście, bilwę, ale on nam, niestety, tu nie pasuje. No i robi się cieplutko, bo potrzebujemy aż dwóch zawodników stąd. Zobaczmy zatem, pierwsze rozdanie. To piłkarz, którego nie mamy, jest to Saiz i to jest fantastyczne, fantastyczna sytuacja. Nie powiedzieliśmy tu o zgraniu, no ale zgrania mamy 100. Zresztą ciężko by było, żeby było inaczej przy takim drafcie. No ale jeszcze potrzebujemy jednego zawodnika. Kent to Wielka Brytania, ale oczywiście nie Premier League. Ale już Benmi to Premier League i powiem szczerze, no to jest naprawdę niesłychane. I przyznam tak, nie wziąłem Lukaszoła, bo byłem przekonany, że my mamy tutaj piłkarza United. Byłem o tym święcie przekonany. Nie mamy piłkarza United, przepraszam. Mam nadzieję, że uda nam się może teraz Lukaszoła trafić jeszcze. No bo oczywiście sam wolałbym co zdecydowanie bardziej tutaj mieć. No chyba sami rozumiecie, ale byłem przekonany, że w tej jedenastce mamy kogoś z czerwonych diabłów. No jest to dla mnie niesamowite, że nie mamy. No i mieć niestety. Nie będziemy. E, tutaj mamy Kepę za Balagę. Patrzę, czy jesteśmy w stanie zrobić tutaj może w jakiś sposób e, 100 zgranka sobie, ale niestety wydaje mi się, że no, że nie. E, że raczej takiej opcji tutaj nie będziemy mieli. Na szczęście nie powiedziałem, że ma być 100 zgrania. E, przynajmniej takie mam wrażenie, e, że, że, że nie powiedziałem. E, ale no nie jesteśmy w stanie. To, co istotne, no to zobaczmy kluby. E, raz, e, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nawet nie wiem po co je liczyłem, ale ważne jest to, że nic nam się tutaj nie powtarza. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie jakoś to zrobić, żeby miało to zgranie. Nie mamy piłkarza Arsenalu, teraz widzę. Bo wyjąłem sobie i Tomasa, i, i Kirana. No to wrzućmy sobie Tomasa. No i teraz mamy to zgrania. Pięknie. No, znakomicie nam się to ułożyło. Słuchajcie, nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że jest to e, możliwe. Naprawdę. Graham Potter zatem będzie naszym menadżerem. Czy Mikel Arteta? Nie wiem, jaki jest wynik meczu z Villarealem, Ja tutaj siedzę jak na szpilkach przed tym meczem. Ale in Arteta I will trust. Najwyżej wyjdę na. Głupca, ale zaufam, zaufam, arteciarz 17 zawodników z Premier Liki i okazuje się, że ta paczka, którą sobie teraz otworzymy, nie pójdzie na Quickel. Jestem zdziwiony, naprawdę byłem przekonany, że to jest bardzo, bardzo ciężki challenge. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, koniecznie w komentarzu na dole napiszcie mi proszę. Po pierwsze, czy odcinek Wam się podobał, a po drugie, co. No nieważniejsze, ale tak samo ważne, jakie chcielibyście drafty w oparciu o. La Liga, no bo zakładam, że jutro zobaczymy e, Ligę Hiszpańską, więc koniecznie dajcie mi znać, e, właśnie, kogo chcielibyście, jakie drafty w oparciu o Ligę Hiszpańską chcielibyście zobaczyć. Tu nie ma ukautu. Ale są banery i to jest chyba inform, więc w ogóle cudownie, no bo draft przynajmniej nam się zwraca, sama paczka raczej nie, napastnik i bar więc bardzo dobrze, bardzo dobrze to mnie cieszy Razem z nim jeszcze Aitor, Więc to w ogóle sprawa jest naprawdę przecudowna Ja jestem naprawdę bardzo rad z tego co się tutaj Wydarzyło, bo to wszystko możemy sobie wystawić na e, listę transferową i z dużym e, zadowoleniem po prostu przyjąć za to hajs. E, paczka nam się nie zwróciła plus draft, e, no bo jednak to jest e, sporo końców, jakbyśmy to przeliczyli, ale na pewno narzekać tutaj absolutnie e, nie ma na co, a może jeszcze się okaże, że trafimy, że tą draftu, do, za przegrany draft. Nie wiem, bo o tym przekonamy się dopiero jutro. Za dziś bardzo wam dziękuję. No to, to, to tyle, M możecie już iść. Jak, czy, jak chcecie, to zostańcie. Ja idę.